Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku serii Soldaten des Heeres. Pistolety maszynowe, szybkostrzelne, siejące postrach na polu bitwy, śmiercionośne. Pojawiły się jako odpowiedź na pierwszowojenne żądania stworzenia broni, która miałaby siłę ognia równą CKM-owi, ale znacznie lżejszej niż rzeczony CKM, znacznie lżejszej i poręczniejszej niż UKM czy nawet RKM. Pierwotnie testowano pistolet P-08, który wyposażony w długą lufę i dostawną kolbę miał spełniać żądania armii. Okazało się jednak, że szybkostrzelność tej konstrukcji rzędu 1200 strzałów na minutę jest zbyt duża, przez co magazynek nie nadążał podawać amunicji i broń zacinała się. W roku 1916 Komisja Doświadczalna Broni Piechoty z niemieckiego Gewehrprüfungskommission ogłosiła konkurs na broń automatyczną, która strzelałaby amunicją pistoletową. I to właśnie w tym miejscu, Szanowni Państwo, narodziło się stosowanie pistoletów maszynowych przez Armię Świata. Najstarszym niemieckim pistoletem maszynowym był MP18-1, opracowany na konkurs przez Hugo Schmeissera. Przyjęto go na uzbrojenie niemieckie wiosną 1917 roku, zaraz po zakończeniu testów. Równocześnie zakładom Theodor Bergmann Industriewerke zlecono wykonanie 50 tysięcy sztuk tej broni. Co ciekawe, 30 grudnia 1917 roku oczywiście złożono w Urzędzie Patentowym Rzeszy taki wniosek patentowy dotyczący konstrukcji tej broni, lecz choć jako konstruktora wskazano naturalnie Schmeissera, to wniosek złożono w imieniu jego pracodawcy, to jest zakładów Bergmana. Od razu po rozpoczęciu produkcji pierwsze sztuki MP18 zostały dostarczone niemieckim żołnierzom, co nastąpiło na początku roku 1918. Wyposażono w nie kompanię szturmowe i to dzięki tym pistoletom maszynowym udało się w marcu 1918 roku przerwać front zachodni w ramach operacji Michel. Do końca I wojny światowej zdołano wykonać tylko około 10 tysięcy sztuk tych pistoletów maszynowych. Po przegranej wojnie traktat wersalski zabraniał Niemcom produkcji broni automatycznej, w tym pistoletów maszynowych. Jeszcze przed wejściem w życie tego traktatu Niemcom udało się wyprodukować około 25 tysięcy sztuk MP18. Mając na uwadze wytyczne traktatu wersalskiego, Niemcy natychmiast przerwali produkcję pistoletów maszynowych, jednakże nie zgłosili aliantom tych sztuk wyprodukowanych w trakcie, kiedy wdrażano traktat wersalski do porządku prawnego w Niemczech. Ostatecznie zgłosili więc 10 tysięcy sztuk wyprodukowanych przed końcem wojny. Choć MP18 miało się dobrze, Schmeisser nie spoczął na laurach i nadal prowadził pracę nad rozwojem swojego pistoletu maszynowego. Już na początku roku 1918 zaproponował zastąpienie zawodnego i bardzo skomplikowanego magazynka bębnowo-pudełkowego mieszczącego 32 naboje prostym magazynkiem pudełkowym. Rozwiązanie to jednak wymagało zmiany gniazda magazynka. Prototyp oznaczono jako MP18-1V, przy czym litera V to skrót od słowa verbessert, czyli ulepszony. Na nieszczęście dla Schmeissera komisja odrzuciła jego propozycję, gdyż armia wciąż dysponowała ogromnymi zasobami starych magazynków. I tak Schmeisser musiał czekać aż do 1935 roku, kiedy armia zrobiła mu troszeczkę małego psikusa, bowiem nie zamówiła nowej broni, a jedynie poprosiła o dostarczenie samych gniazd magazynka. Problem polegał na tym, że ilość zamówionych gniazd była znacznie mniejsza niż ilość pistoletów, którymi armia dysponowała. To też biorąc pod uwagę fakt, że przez całą wojnę stosowano tę broń, nie jest wcale jakąś wybitną rzadkością spotkać pod koniec wojny jakiegoś żołnierza z magazynkiem pudełkowo-ślimakowym. Choć w czasie II wojny światowej MP18 były już bronią przestarzałą, to z powodu braku dostatecznej ilości nowych pistoletów maszynowych nadal często z nich korzystano. Z czasem w jednostkach pierwszorzutowych zostały one wyparte przez znacznie nowocześniejszy MP40, niemniej jednostki tyłowe i pomocnicze korzystały z nich do końca wojny. Mamy rok 1925. Inspektorat Uzbrojenia i Broni z niemieckiego Inspektion für Waffen und Geräte organizuje tajne próby pistoletów maszynowych. 3 lata później Hugo Schmeisser prezentuje swoją nową broń, a dokładniej MP28-2, która była po prostu lepszą wersją MP18-1V, którą wyposażono dodatkowo w selektor ognia. Nadto Schmeisser w swym najnowszym dziele zastosował nową sprężynę powrotną, która miała większą średnicę niż w poprzednich modelach. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba było stosować żerdzi prowadzącej, a uszkodzenia podczas składania broni były znacznie rzadsze. Badania inspektoratu wykazały, że konstrukcja Schmeissera jest rzeczywiście najlepsza. Jedynym zastrzeżeniem było zalecenie zwiększenia pojemności magazynka z 20 do 32 sztuk amunicji. Po dostosowaniu się do uwag inspektoratu, pracodawca Schmeissera, firma Waffen- und Fahrradfabrik C.G. Hennel,
otrzymała zapewnienie, że w razie odrzucenia ograniczeń traktatu wersalskiego MP28-2 stanie się standardowym pistoletem maszynowym niemieckiej armii. W związku z tym, że mimo wszystko traktat wersalski nadal obowiązywał, wiadomym było, że produkcja tej broni w Niemczech jest niemożliwa. To właśnie dlatego uruchomiono ją poza granicami kraju i dokonano tego w Belgii. Licencyjna wersja kalibru 9,23 Bayard, którą produkowała firma Piper Herstal, była oznaczona jako Mitrallete 34 i stała się przepisowym pistoletem maszynowym armii Holandii i Belgii. Produkowano także wersje innych kalibrów, z których korzystali Portugalczycy, Chińczycy, a także kraje Ameryki Południowej. Niemniej nadchodzi rok 1935. Niemcy postanawiają odrzucić ograniczenia traktatu wersalskiego. W zakładach Henel uruchomiona zostaje produkcja MP28-2. Do zamówienia tego modelu jednak nie doszło. Jedynym zamówieniem były gniazda magazynka nowego typu, przy pomocy których zmodernizowano część MP18-1. Dowództwo Wehrmachtu wstrzymało się z zamówieniami z powodu sporów dotyczących taktycznego zastosowania pistoletów maszynowych i z powodu niedomówień związanych z założeniami konstrukcyjnymi tego typu broni. Nie zważając na brak zamówień ze strony Wehrmachtu, produkcja na potrzeby eksportowe trwała w najlepsze. Sporo niemieckich organizacji paramilitarnych również zakupiło taką broń na swoje potrzeby. Oczywiście głównym powodem wygaszenia produkcji w roku 40 w Rzeszy, a kilka miesięcy później w Belgii, było wprowadzanie nowego modelu MP38. Niemniej jednak zarówno krajowe, jak i zdobyczne MP28-2 wykorzystywane były przez wojsko niemieckie aż do końca wojny. Rozmawiając o pistoletach maszynowych, nie sposób nie wspomnieć o MP35. Jego historia związana jest z firmą Theodor Bergmann z Zul. Firma ta była swego czasu największym producentem pistoletów maszynowych MP18, natomiast na przełomie lat 20. i 30. postanowiła włączyć się do walki konkurencyjnej i wypuściła na rynek swój własny model pistoletu maszynowego. Efektem prac podjętych na początku roku 1932 była nowa broń, której autorstwo przypisywane jest właścicielowi firmy, to jest Theodorowi Emilowi Bergmanowi i konstruktorowi z zakładu w Zul, inżynierowi Molierowi. Prototypy nowej konstrukcji wykonywano w Danii w zakładach Schulz i Larsen w Otterup. To także tutaj do końca 1932 roku podjęto licencyjną produkcję, przy czym sprzedażą zajmowało się berlińskie biuro firmy Bergmann. Co ciekawe, powodem takiej decyzji wcale nie były ograniczenia traktatu wersalskiego, a jedynie zbyt mała moc produkcyjna w zakładach w Zul. Pistolet ten z pozoru był typowym pistoletem maszynowym tej epoki. Masywne drewniane łoże, lufa w płaszczu z licznymi otworami. To jednak tylko pozory. Konstrukcja wykazywała szereg swoistych cech, takich jak ruchoma iglica czy selektor ognia w języku spustowym. MP35 był bronią samoczynną, samopowtarzalną. Posiadał nieruchomą lufę o 6 prawoskrętnych bruzdach. Strzelał z otwartego zamka, a umieszczony za spustem selektor ognia w przypadku dociśnięcia spustu do samego końca wyłączał przerywacz, przez co broń od razu strzelała ogniem ciągłym. Broń działała na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Płaszcz, który osłaniał lufę, miał podłużne otwory, a na jego końcu znajdował się tłumik płomienia, będący jednocześnie kompensatorem podrzutu. Przed nim na płaszczu osadzono trapezowatą muszkę. Nie będziemy się skupiać nad kwestiami konstrukcyjnymi tej broni, gdyż jest to broń bardzo skomplikowana. Nie możemy jednak zapomnieć, że jednocześnie była niezawodna, bardzo celna i solidnie wykonana, choć przy tym droga w produkcji i troszeczkę za ciężka. MP35 szybko zdobył uznanie i jako przepisowy pistolet maszynowy pod oznaczeniem BMK-32 został wprowadzony w armii duńskiej. Wersja ta przystosowana była do amunicji 9 mm Bayard. W roku 1934 produkcję podjęły także zakłady Karl Walter w Zell-Amelis, a rok później to samo uczyniła firma Junker und Ruhe w Karlsruhe. Pod oznaczeniem MP34 broń tę produkowano w dwóch wersjach długości lufy, 220 i 320 mm, przy czym ta ostatnia przystosowana była do amunicji kalibru 9 mm Parabellum. Dostarczono ją w dosyć niewielkich ilościach do niemieckiej policji, chociaż kupowały ją także Chiny, Boliwia czy Etiopia. Co ciekawe, sporo MP35 trafiło do niemieckich i włoskich oddziałów walczących w Hiszpanii. Przyjęto go także do uzbrojenia w SS Verfügungstruppen, a potem Waffen-SS. To właśnie z tego powodu broń tą produkowano do końca wojny. Pod kodowaniem AJF wytwarzała je firma Junker und Ruhe. Samych pistoletów MP35 wyprodukowano około 40 tysięcy. Do tego co najmniej 2000 MP34. To jednak wcale jeszcze nie koniec naszej przygody z niemieckimi pistoletami maszynowymi. Jeszcze w połowie lat 20. Heinrich Vollmer, właściciel fabryki maszyn w Biberbach,
opracował Wolmer MP i choć wyprodukowano jedynie 400 sztuk, nie sposób o tym nie wspomnieć. Patent na tę broń uzyskano w roku 1927, jednakże dopiero fuzja z Erfurter Maschinenfabrik GmbH umożliwiła w 1931 roku rozpoczęcie produkcji pistoletów maszynowych Erma EMP, z niemieckiego Erma Maschinenpistole. Charakterystyczną cechą obydwu pistoletów maszynowych było zastosowanie sprężyny powrotnej, która osłonięta była teleskopową rurką projektu Wolmera. W EMP zastosowano jaszcz obejmujący lufę, co wyróżniało go od VMP. EMP była bronią samoczynno-samopowtarzalną o nieruchomej lufie. Działała na zasadzie odrzutu zamka swobodnego i mogła strzelać zarówno ogniem pojedynczym, jak i ciągłym. Lufa miała 6 prawoskrętnych brust i była wkręcana w komorę zamkową. Masywna lufa dzięki grubym ściankom dobrze odprowadzała ciepło, a chłodzenie wspomagał płaszcz w kształcie rury z wyfrezowanymi podłużnymi otworami. Na końcu płaszcza osadzona była muszka. Broń zasilana była magazynkiem o pojemności 20 lub 32 nabojów. Broń produkowana była w latach 1931-1938. Dużą część wyprodukowanych sztuk eksportowano, a główną odbiorcą była Jugosławia, która przyjęła tę broń pod oznaczeniem WZ-35 i wyposażyła ją, co ciekawe, w uchwyt pod bagnet. Niewielkie ilości zakupiła także Boliwia, Holandia, Meksyk czy Paragwaj. W roku 1940 produkcję licencyjną uruchomiła Hiszpania. Produkowaną tam wersję oznaczono jako M1941x44 i w kalibrze 9 mm Largo stanowiła uzbrojenie policji. W Niemczech głównymi odbiorcami tej broni pozostawały formacje policji i SS. Warto wspomnieć o niewielkiej serii pistoletów EMP ze stałym tłumikiem dźwięku, którą wykonywano na zlecenie francuskiej policji. Używano jej już w czasie niemieckiej okupacji. EMP charakteryzował się sporą masą, a także środkiem ciężkości przesuniętym ku przodowi. Dzięki temu jednak podczas strzelania ogniem ciągłym niwelowano troszeczkę zjawisko podrzutu. Broń była bardzo starannie wykonywana, a produkowano ją z najwyższej jakości materiałów. To wpływało jednak na jej bardzo wysoką cenę. Przejdźmy do ostatniego dzisiaj omawianego modelu broni. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Reichswera, podobnie jak i wcześniejsza Armia Cesarska, nie miała totalnie żadnej koncepcji używania pistoletu maszynowego na polu walki. Wprawdzie wbrew zakazom Traktatu Wersalskiego, a i owszem, trzymano zmagazynowane ponad 3700 pistoletów maszynowych różnych typów, głównie MP18-1 i MP28-2, to nie oznaczało to jednak wprowadzenia tej broni do przepisowego uzbrojenia. Dopiero walki toczące się w latach 30., głównie wojna boliwijsko-paragwajska w latach 32-35 i wojna domowa w Hiszpanii 36-39, wykazały skuteczność tego rodzaju uzbrojenia. Kichotem historii jest jednak to, że w obydwu tych konfliktach stosowano broń niemiecką, często też w Niemczech wyprodukowaną. Niemniej jednak dopiero doniesienia niemieckich załóg pancernych wskazały Niemcom do myślenia, że jednak wypadałoby zainwestować w broń automatyczną. Na nieszczęście dla pancerniaków musieli oni jednak troszeczkę poczekać, gdyż ówczesna technika uniemożliwiała stworzenie broni na tyle małej, jeżeli chodzi o broń automatyczną, żeby mogła stanowić wyposażenie załóg pancernych. Nie bez znaczenia pozostawały tutaj jednak wymagania stawiane przez bardzo dynamicznie rozwijane wtedy oddziały Fallschirmjäger, czyli powietrzno-desantowych, które dotychczas skazane były na korzystanie z totalnie nieprzystosowanej do ich charakteru działań broni standardowej piechoty. W 1938 roku z inicjatywy Urzędu Uzbrojenia Wojsk Lądowych odbyło się spotkanie z kierownictwem Erfurter Maschinenfabrik. To właśnie podczas tego spotkania ustalono szczegóły produkcji nowego pistoletu maszynowego, oznaczonego później wzorem MP38. Mamy sierpień 1938 roku. Nowa konstrukcja zostaje zatwierdzona przez Oberkommando des Heeres i pod oznaczeniem MP38 wchodzi na wyposażenie armii jako podstawowy model pistoletu maszynowego. W tym miejscu z całą stanowczością, Szanowni Państwo, musimy podkreślić pewien bardzo istotny fakt. Konstruktorem tej broni był Heinrich Wolmer i określanie pistoletu MP38 czy MP40 mianem Schmeissera jest po prostu błędem historycznym. Tak, wiemy, że już w czasie wojny nazywano MP38 czy MP40 Schmeisserem, ale wynikało to tylko i wyłącznie z błędnych obserwacji aliantów, którzy dostali po prostu tę broń do ręki. Bo to właśnie na magazynkach widniał pewien napis, który mógł w pewien sposób tutaj sugerować, że jest to broń, którą należy określić mianem Schmeissera. A tą kością niezgody jest napis, który teraz Państwo widzicie właśnie na ekranie, a dokładnie skrót DRP Schmeisser, czyli Patent Rzeszy Niemieckiej
szmajsem. Wróćmy jednak do tematu. MP38 jest bronią samoczynną o nieruchomej lufie. Działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Strzela wyłącznie ogniem ciągłym zamka otwartego, a zasila ją magazynek pudełkowy o pojemności 32 nabojów. Pistolet cechował się zastosowaniem szeregu bardzo nowatorskich jak na tamte czasy rozwiązań. W miejsce drewnianej kolby zastosowano składaną metalową. W miejsce drewnianego łoża zastosowano to wykonane z bakelitu. Co ciekawe jednak, sprężynę powrotną umieszczono w składanej teleskopowo osłonie, co jest patentem Vollmera z 1933 roku. Lufa, podobnie jak w przypadku poprzednich modeli pistoletów maszynowych, miała 6 prawoskrętnych brust i kaliber 9 mm. Dodatkowo posiadała masywne ścianki, które pogrubiały się w stronę komory nabojowej. Na końcu lufy znajdowała się nakrętka, która chroniła gwint, a także służyła montażowi nasadki do strzelań ślepych. Nad tym znajdowała się muszka w osłonie pierścieniowej. Ciekawie jest hak z podkładką w kształcie wydłużonej szyny. Służył on zapobieżeniu ewentualnemu wpadnięciu broni do środka pojazdu pancernego podczas prowadzenia z niego strzeleń. Amortyzowało to także lufę w przypadku opierania broni o krawędź otworu strzelniczego. Broń była bardzo udana i mimo braku selektora ognia uznano, że nie jest on potrzebny. Szybkostrzelność tej broni wynosiła 300, w porywach do 400 strzałów na minutę, przez co wyszkolony strzelec bez problemu mógł oddać pojedynczy strzał. Większym problemem był brak bezpiecznika. Aby zabezpieczyć tę broń, należało zamek odciągnąć w pozycję do tyłu i przesunąć troszeczkę w górę. Dzięki temu się blokował. Niestety w określonych przypadkach, kiedy magazynek był pełny, przy skoku z wysokości, przy upadku tej broni, potrąceniu z dużą siłą, mogło dojść niestety do tego, że pistolet sam się odbezpieczył, przeładował i oddał strzał, co mogło doprowadzić do tragedii. Drugim wykrytym przez armię problemem były magazynki, które w warunkach bitewnego kurzu bardzo szybko się zanieczyszczały. Dochodziło wtedy do zacięć. Trzecim problemem była niezbyt duża pojemność magazynków. Nadto broń tę produkowano techniką obróbki skrawaniem, przez co produkcja trwała bardzo długo i była bardzo kosztowna. Mając na uwadze te względy, wprowadzono nową wersję. Sprawę bezpiecznika próbowano rozwiązać poprzez skonstruowanie dwuczęściowej rączki zamkowej, której zewnętrzna część na sprężynie blokowała zamek w poprzednim położeniu. Tę odmianę czasem określono mianem MP38/40. Nadto wiele poprzednich modeli trafiło do zakładu różnikarskich, aby poddać je takiej modernizacji. Nadto celem zmniejszenia kosztów produkcji od 1940 roku zmieniono troszeczkę technikę produkcji. Teraz produkowano tę broń metodą wytłaczania, a wszystkie możliwe łączenia wykonywano za pomocą zgrzewania punktowego, ewentualnie lutowania twardego. Ten model otrzymał chyba wszystkim znaną nazwę MP40 i stał się z czasem kultowym pistoletem maszynowym, dorównując popularnością i rozpoznawalnością pepeszy. Choć MP40 przyniósł problem w warsztatach różnikarskich w związku z zastosowaniem odmiennych technologii, przez co nie zawsze istniała pełna wymienność z dotychczasową produkcją, to i tak można chyba zaryzykować stwierdzenie, że konstrukcja ta, gdyby tylko była produkowana w większej ilości i w większej ilości trafiłaby na front, mogłaby odmienić losy wojny. Stare chińskie przysłowie mówi, że nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy. Wierząc w mądrość ludowych przysłów, lecę to sprawdzić, a Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Soldaten des Heeres.